tutaj Paulina z Przymierza Miłosierdzia w Olsztynie. Dzisiaj rozważamy fragment z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch części. Pierwsza jest o dobrach materialnych, które niszczą. I Jezus daje nam poradę, żeby nie gromadzić ich, żeby nie przywiązywać do nich zbyt wielkiej wagi, bo to jest wszystko ulotne. Przeminie, zniszczeje. Natomiast dobra duchowe, one trwają wiecznie. I do nich powinniśmy przywiązywać większą wartość. I teraz, jak to pogodzić? Bo żyjemy w świecie i wszystko, co jest dookoła nas, jest materią. I potrzebujemy jej do życia bardziej lub mniej. Ale chyba chodzi o to, żeby tej materii nie nazywać skarbem. Żeby nie przywiązywać do niej tak wielkiej wagi. Że mimo tego, że one są te rzeczy dobre i mogą nas prowadzić do Boga, chociażby to, że teraz nagrywam dla Was ten filmik, bez rzeczy materialnych byłoby to niemożliwe. Ale wartością prawdziwą są wartości duchowe, a nie materialne. I Jezus mówi: bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Mamy taką tendencję, że gdy zbyt bardzo przywiązujemy się do rzeczy materialnych, to od razu wciągamy w to nasze serce. Wciągamy w to, kim jesteśmy, naszą istotę. A w momencie, gdy skupiamy się na rzeczach duchowych, to nasze serce też za tym idzie. Dlatego lepiej skupiać się na wartościach duchowych, które nie przemijają. Druga część tej Ewangelii jest o świetle i o oczach, które są światłem, które wpuszczają światło. I czytając Pismo Święte, które jest pełne fragmentów o świetle, o lampie, wiemy, że światło to Chrystus. Wiemy, że światło to życie. Wiemy, że Bóg oddzielił światłość od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nocą. I dzień zaprasza nas do życia. I teraz co zrobić, żeby te nasze oczy były zdrowe, żeby widziały światło, żeby nie były chore, żeby nie nachodziła na nie taka mgła duchowa. I sposobów jest wiele. Ale chciałam się z Wami podzielić dwoma podstawowymi, najważniejszymi sposobami na to, co zrobić, żeby nasze oczy były zdrowe. W sumie właściwie to trzy sposoby. Pierwsze to właśnie modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Drugi sposób to komunia z Jezusem, to korzystanie z sakramentów, które utrzymują to nasze spojrzenie zdrowe, dzięki którym wpuszczamy światło do naszego wnętrza. A trzeci sposób to czytanie Pisma Świętego. Bo jak wiemy chociażby z Psalmu 119, Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobry,
za to, że oświetlasz nasze życie, że jesteś źródłem naszego życia. I proszę Cię o zdrowe oczy, o zdrowe spojrzenie i aby Twoje światło pobudzało nas do życia. Dobrze, że jesteście. Proszę, lajkujcie, jeśli chcecie, udostępniajcie, komentujcie. Niech Słowo Boże, które jest światłem, rozprzestrzenia się. Dzielmy się światłem życia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.